Oh, you. Cześć, witam wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym naszym tematem będzie wojna secesyjna, która miejsce miała w Stanach Zjednoczonych. Jest także nazywana inaczej amerykańską wojną domową w literaturze anglojęzycznej. Spotkacie się z określeniem Civil War, nie ma żadnego secession, czy coś takiego. No ale zanim sobie o tym powiemy, powiemy sobie trochę, co się działo tak po szybko w Stanach Zjednoczonych przez pierwszą połowę XIX. Tego wieku. Co jest ważne i co cechuje politykę, Stanów Zjednoczonych już w zasadzie od samego początku, ale zostało to dokładnie zdefiniowane dopiero w roku 1832, to tak zwana doktryna Munroła. Otóż skąd to się wzięło? Na początku lat 20. XIX wieku Hiszpania i inne państwa, zresztą Świętego Przymierza, chciały zbrojnie interweniować w walczących o niepodległość wtedy krajach Ameryki Środkowej i Południowej, no i temu właśnie przeciwiały się Stany Zjednoczone z prezydentem Jamesem Monroe na czele. On w, w, w orędziu do Kongresu Amerykańskiego proklamował zasadę nie mieszania się USA do polityki państw europejskich ale jednocześnie państwa europejskie nie powinny się mieszać w interesy amerykańskie. I takie interesy, znaczy mieszanie się w takie interesy będzie uznawane to za akt wrogi. On to ogłosił w takich pięciu punktach, które możecie sobie przeczytać dokładnie w internecie. Streszcza się to często także hasłem Ameryka dla Amerykanów lub także polityka po prostu izolacjonizmu, ale faktycznie doktrynę Monroe'a to nie wymyślił ten prezydent James Monroe, tylko John Quincy Adams, jego sekretarz wtedy stanu i to sobie te dwa nazwiska zapiszemy. Czyli izolacjonizm 1832, może tak, doktryna Monroe'a doktryna Monroe'a Monroe'a Tutaj jest autorem tak naprawdę John Quincy Adams. John Quincy. Quincy Adams. Jego sekretarz stanu. No i to inaczej możemy później tak naprawdę to się przeistoczyło po prostu w izolacjonizm. Okej, okay. i to jest polityka dominująca w Stanach Zjednoczonych. Samo terytorium Stanów Zjednoczonych zauważmy, że gwałtownie się bardzo rozwija. W zasadzie te granice, które były ustalone na początku w 1783 roku, szybko się rozszerzają. Tutaj o te tereny jasno-niebieskie. No i na początku mamy Luizjanę, jeszcze na drodze francuską Luizjanę. Obecnie Luizjana to jest taki mały stan, mniej więcej w tym miejscu, ale wtedy to były takie tereny bardzo duże. No i w 1803 roku Luizjana zostaje odkupiona od Francuzów, tym samym terytorium Stanów Zjednoczonych zwiększa się prawie dwukrotnie. Przejdźmy sobie do następnych może map. Tutaj jest to świetnie pokazane. Czyli widzimy pokoje w Paryżu 1783, nabywają to. E, później mamy Luizjanę 1803 rok i tak stopniowo wszystko się zwiększa. E, w 1818 roku wykupują e, południową Dakotę od Wielkiej, e, znaczy północną Dakotę od Wielkiej Brytanii. W 1819 od Hiszpanów w Florydę. E, później, obej e, później ekspansja obejmuje nowe, bardziej słabo zaludnione e, tereny. E, Osiedlają się także w Meksyku, który od 1821 roku jest zresztą państwem niepodległym i oni osiedlają się głównie na terenach dzisiejszego Teksasu. Władze meksykańskie odmawiają tam jednak, jednak praw politycznych Amerykanom, tym amerykańskim osadnikom, którzy wykorzystują wewnętrzną słabość państwa i anarchię, w ogóle Meksyk był wtedy nękany przez liczne wojny domowe i proklamują oni w 1836 roku niepodległość Teksasu, 1836 Niepodległość Teksasu. ległość Teksasu. E, Teksas staje się na krótko republiką, żeby w 1845 został już oficjalnie włączony jako bodajże 28. stan do Unii Stanów, czyli do Stanów Zjednoczonych. W te, w te, w te, później dochodzi do wojny meksykańsko-amerykańskiej, która trwa 2 lata w 1946 48 W jej wyniku Meksyk traci dalsze terytoria, m.in. Kalifornię, co stanowi łącznie z Teksasem połowę obszaru wtedy Meksyku czyli Meksyk znacząco osłabiony i y, 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 terytorium to Stany Zjednoczone, y, a Stany Zjednoczone dalej się rozrastają. W 1946 roku otrzymują Oregon od Wielkiej Brytanii, y, w 67 odkupują od Rosji od cara Aleksandra II za przecież y, y, bardzo niską cenę. Alaskę, to tam obecnie są różne przeliczniki, różnie się to przelicza. Mówi się, że to jest tak na dzisiejsze 108 milionów amerykańskich dolarów, co jak na tak olbrzymie połacie ter terenu, zauważmy tu mamy Alaskę na brązowo, to jest naprawdę niewielka, naprawdę niewielka suma. Ogółem powierzchnia Stanów Zjednoczonych w XIX wieku zwiększa się sześciokrotnie. Pojawia się oczywiście też problem Indian, ale w Indianie no trochę ich się no negluje tak naprawdę. Na początku XIX wieku szacuje się, że w Stanach, znaczy w Ameryce Północnej, przepraszam, nie w Stanach, mieszkało około miliona Indian, którzy utrzymywali się głównie z łowiectwa, rybołówstwa, zbieractwa. Jednak postępujący osadnicy na zachód, zauważmy, oni początkowo odbierają im ziemię, toczone są walki z plemieniami, które są często słabo uzbrojone nie mają szans pojedynkować się z osadnikami, a nawet jeśli chcą się zjednoczyć, to niszczą to kłótnie międzyplemienne. Indianów po prostu się zabija, zabiera się im tereny łowieckie, wymordowują, biali także olbrzymie, milionowe stada bizonów, które stanowiły główny pokarm dla Indian. Łapią oni także choroby, na przykład osmę wieczną, która dla Indian jest śmiertelna, a dla białych oczywiście nie. To jest taka zwykła choroba. Także łatwo uzależniają się od różnych używek białych ludzi, na przykład alkoholu. Część nadal plemion walczy między sobą, czyli wybijają się także między sobą nawzajem. No i w zasadzie Indian się wypiera całkowicie. Jedną rzecz, którą się tutaj robi, to tworzy się rezerwaty dla nich, czyli rezerwaty w których osadza się niektóre plemiona i w zasadzie część z nich siedzi tam do teraz. Tutaj jako taki przykład łamania tak naprawdę umów przez białych ludzi, to w 1838 roku w Laramie podpisano traktat zgodnie z którym do India mały należeć po wsze czasy już ziemie południowej Dakoty. Sam układ przetrwał tylko 6 lat, do roku 1874, gdy czas do czasu kiedy na tym indiańskim terytorium znaleziono złoto. Wtedy to łamano i trudno, niestety biedni Indianie tutaj bardzo, bardzo za to pokutowali i to mówi się właśnie, że aż doszło do ludobójstwa, tak to się teraz określa dzisiaj i Amerykanie mają bardzo za to duże wyrzuty sumienia, ale także jest ta sprawa często przemilczana. No ale też co z tym fantem można zrobić? Jeśli chodzi o rozwój gospodarczy USA, no rozwój gospodarczy USA był w zasadzie niezahamowany. Jedynie na początku mieliśmy wojnę, tak zwaną e, wojnę roku 1812, e, która miała miejsce w latach 1812-1815. 1815 to jest wojna z Wielką Brytanią. Wojna z Wielką Brytanią. O co w niej chodziło? Tutaj chodziło o to, że po blokadzie, po blokadzie przez brytyjską flotę handlu z napoleońską Francją, USA w obronie wolnego handlu wypowiedziały wojnę Wielkiej Brytanii w roku 1812. Walki tutaj miały głównie miejsce na pograniczu z Kanadą, ale w 1814 roku na przykład wojska angielskie zajęły Waszyngton, spaliły wtedy siedzibę prezydenta. Amerykanie chcieli zakryć ślady ognia, więc pokryli dom białym wapnem i do tego mamy od teraz biały dom. Jest taki biały, no przecież widać. Sama wojna kończy się właśnie w roku 1815 i powrotem do granic sprzed rozpoczęcia walk. Wracając do gospodarki, ona przeżywała, przeżywała później gwałtowny rozwój gospodarczy. Mieliśmy przede wszystkim świetne warunki dla ludzi przedsiębiorczych. Całkowicie wolny rynek, zerowa w zasadzie ingerencja państwa. Mieliśmy przecież nawet w zachodnich Stanach, gdzie był dziki zachód, mieliśmy nawet w zasadzie prywatną policję w postaci szeryfa. Wszystko sprywatyzowane, ludzie bardzo zdeterminowani, oszczędni. Mamy takie republikańskie, mamy prawo powszechne dla białych mężczyzn, no także na początku z cenzusami jeszcze, yy, istnieją różne wolności polityczne. Do USA napływają emigranci z Europy, którzy są oczywiście kontrolowani, głupków, że tak powiem, nie wpuszczają. Wiele z nich się oświetla na tym dzikim zachodzie, który też uczy ich zaradności. Tam mamy silny etos pracy, wytrwałość, oszczędność. Wprowadzane są także chętnie nowe urządzenia, które ułatwiają życie. Na przykład maszyny do szycia, żniwiarki, kombajny. Jednak szybko w Stanach Zjednoczonych tworzą nam się tak dwie strefy tak naprawdę gospodarcze. Z jednej strony mamy północ i tam mamy rewolucję przemysłową urbanizację, a na południu mamy e, takie typowe olbrzymie plantacje, plantacje bawełny, tytonia e, i ryżu. Tam są wykorzystywani głównie e, niewolnicy i z tym wszystkim wiąże się, wiążą się... Partie polityczne, republikanie i demokraci, słoń to symbol republikanów, osioł to symbol demokratów po dziś dzień, tylko obecnie republikanie są bardziej kojarzeni z południem, a z, z demokratami północ, wtedy było na odwrót. Republikanie to była ta partia, którą wspierała północ, a, a, a demokraci to była partia, która wspierała południe. I pojawia nam się taki duży, duży wydźwięk, bo mówimy, że główną przyczyną wojny secesyjnej to pierwsze, pewnie pierwsze hasło, które wam się pojawia na myśl, no to jest hmm, e, niewolnictwo, ta polityka abolic, e, abolicjonizmu, e, czyli ruchowi na rzecz zniesienia niewolnictwa, zapiszmy to sobie może, e, abolicjonizm, o, to jeszcze trochę za daleko, abolicjanizm? Co jest częściowo prawdą, ale tak naprawdę nie do końca. Bo o co tu chodziło? Przede wszystkim e, Stany Południowe, e, no tak, no fakt. Tutaj było zalegalizowane niewolnictwo w Unii w Unii były raczej zdelegalizowane na północy, no i później każdy zajęty stan po kolei na przemian było. Ten miał niewolnictwo, ten nie. To było po to, żeby zachować właśnie równage, równowagę między państwami, znaczy między Stanami niewolniczymi i tymi, gdzie niewolnictwo było zakazane. To jest takie ciekawe, ale o co chodziło tak naprawdę? No otóż, oni, południe chciało tej pierwotnej formy, też dlatego często zwana wojna secesyjna jest zwana drugą wojną o niepodległość. Dlatego, że Stany Południowe chciały tej minimalnej władzy centralnej, chcieli mały rząd federalny, woleli się opierać na tych swoich rządach stanowych, które miały one gwarantować gwarantować tak naprawdę te prawa i to była tylko to miała być taka luźna unia i stany miały być w większości bardzo mocno niezależne. I zatem opowiedziały się Stany Południowe, a Stany Północne z kolei za bardzo... one chciały silnego rządu centralnego i tutaj zjednoczenia tego wszystkiego przez silną władzę centralną. Czyli tutaj południe tak naprawdę opowiadało się za tym starym duchem amerykańskim, a północ już nie. E, oczywiście to, to też się zmieniło na przestrzeni lat, ale wtedy jakby gdybyśmy teraz sobie porali tamte ich rozdźwięki, a przyrównali do dzisiejszych czasów, to byłaby to olbrzymia zmiana, no ale wtedy oni właśnie widzieli już te zasadnicze e, różnice. No ale oficjalnie mówi się, przynajmniej w podręcznikach szkolnych, z których musicie się uczyć, że problemem było niewolnictwo. E, no istniało ono już przy tworzeniu państwa, nie uwzględniono go w konstytucji, żeby nie doprowadzić do jakiegoś podziału społeczeństwa. E, przyjęto natomiast, e, że istnienie niewolnictwa należy, do, e, jest to sprawa każdego stanu i on sobie ustali tak, czy nie mówi się, że został wprowadzony tak zwany kompromis Missouri to było to o czym mówiłem, czyli że na północy jest zakazane, na południu nie no i każdy kolejny stan na przemian ma, na przemian ma niewolnictwo lub go nie ma no ale w 1860 roku dochodzi do kolejnych wyborów prezydenckich. Niewolnictwo tam się stało taką główną przyczyną sporu między partiami. Republikanie chcieli jego zniesienia w całych Stanach Zjednoczonych, natomiast demokraci umówili, że zgodnie z konstytucją jego istnienie lub zakaz jest wewnętrzną sprawą każdego stanu. Znowu mamy tą sprawę, że chcieli tej niezależności stanów. No i po kampanii wyborczej prezydentem zostaje ostatecznie republikanin Abraham Lincoln. 11 stanów wtedy południowych uznaje wybór Lincolna za zapowiedź likwidacji niewolnictwa i dokonuje secesji, czyli odłącza się od Unii Stanów Zjednoczonych i tworzy swoje własne państwo, skonfederowane Stany Ameryki Północnej z prezydentem Jeffersonem Davisem. Możecie się spotkać z takim skrótem CSA. To jest Confederate States of America. Um, czyli możemy sobie zapisać to tam po polsku, skonfederowane federowane, e, Stany Ameryki Północnej. Czy też po prostu Konfederacja Ameryki Północnej. Taki charakterystyczny to była czerwona flaga, tutaj mieliśmy taki niebieski. Niebieski Krzyż z dwóch stron to na pewno się kiedyś spotkaliście jak słuchacie country albo czegoś to taka flaga jest często obecna prezydentem zostaje Jefferson Davis sami konfederaci powołują własną armię i rozpoczynają rozbrajanie żołnierzy federalnych tych rządowych z północy na swoim terytorium i w ten sposób do pierwszego starcia dochodzi 12 kwietnia roku 1861, gdy secesjoniści atakują fort federalny Fort Sumter w południowej Karolinie. Wtedy Lincoln uznaje secesję za nielegalną i decyduje się siłą przywrócić jedność kraju, bo tak naprawdę te, prawa mia znaczy, te stany miały prawo wystąpić z Unii. Może by to, znaczy ciężko by powiedzieć, czy by to przeszło, bo z jednej strony Zobaczmy rywalizację ekonomiczną. Północ sobie może produkować, ale produkcja na południu była tak naprawdę bardzo opłacalna tej bawełny. Tutaj mieliśmy znacznie mniej ludzi. W całej Konfederacji było około 6 miliona białych i 3,5 miliona murzynów, a, na, a w Unii było około 22 milionów ludzi. I mimo to tym plantatorom się tam bardzo dobrze wiodło. Mieli tanią siłę roboczą, ją wyzyskiwali. I z tego żyli, sprzedawali wtedy bardzo, e, po, znaczy bardzo cenioną e, w Europie bawełnę i mieli z tego olbrzymie zyski, ale północ zaczęła też blokować e, z czasem porty południu i południe wiedziało, że dłużej tej sytuacji nie wytrzyma, a dlatego ta wojna jest tak naprawdę e, konieczna, wojna rzekomo w, w obronie ich własnej e, wolności. Na początku wydawało się, że ten bunt Stanów Południowych zostanie tak naprawdę szybko stłumiony. Na północy, która liczyła 23 stany, mieszkała właśnie większość ludności, tam się znajdował niemal cały przemysł Ameryki i po jej stronie opowiada się także cała flota, która rozpoczyna blokadę portów secesjonistów, o czym sobie powiedzieliśmy. Żołnierzom z kolei Konfederacji brakuje broni, amunicji, mundurów, ale popiera ich zdolniejsza część kadry oficerskiej z generałem Robertem Edwardem Lee na czele. Robert Edward Lee to jest no, znakomity generał, główny dowodzący południa. To nazwisko w zasadzie musicie pamiętać, może bez tego e nawet, nie musicie wiedzieć, że Edward, ale Robert Lee, to musicie wiedzieć. Był on tutaj znacznie lepiej wyszkolony niż większość generałów jankeskich. Też wyszkolenie ogólnie żołnierzy Konfederacji było lepsze, oni byli wychowani na wsi. Trudnili się często myślistwem, dobrze byli obeznani z bronią i pod tym względem przeważali nad, yy, tą, y, nad północą. Dlatego też odnosili sukcesy nad nieprzyjacielem i zdobywali po prostu jego sprzęt. A wracając do Roberta E. Lee, on sam na przykład był pr prywatnie przeciwny niewolnictwu, ale uznawał, że właśnie to prawo stanów do samostanowienia o sobie jest ważniejsze. I było wiele takich właśnie osób, czyli on sam był przeciwny niewolnictwu, ale uważał, że to prawo do wolności jest dla niego znacznie, znacznie ważniejsze. Sam zresztą był krewnym Waszyngtona. Dlatego, bo jego żona była prawnuczką żony zresztą samego Georgia Washingtona, czyli jakoś byli tam spokrewnieni w pewien sposób, oczywiście nie bezpośrednio jeśli chodzi byśmy powiedzieli o krew, ale no trochę był związany z tą rodziną Waszyngtona też jego syn później miał George chyba na imię, na cześć Waszyngtona Północ jednak, o właśnie, dochodzimy do momentu, kiedy mamy taki impas. Północ nie od, odpiera ataki generała Lee, bo po, południowcy za to zadają duże straty tym wojskom Unii i myślą, że w końcu Unia się może podda, będzie zmuszona do negocjacji, uzna niepodległość południa jako osobnej federacji. Liczyli także, że Francja i Wielka Brytania ponieważ przemysł tych krajów został odcięty od dostaw bawełny z południa, jakoś zaingeruje przeciwko Unii. Jednak walki się właśnie przeciągały, słaby entuzjazm, brakowało trochę ochotników do służby w armii i wtedy południe, jak i północ ogłosiły pobór przymusowy z powodu już niechęci ludzi do walki. Do armii Unii wtedy wcielono siłą około 2-3 milionów w zasadzie mężczyzn, a do sił konfederacji około 1 miliona, czyli widzimy tą dysproporcję w ludności. Sam Lincoln wtedy sprytnie, aby uzyskać przewagę, nakłonił kongres do ustawy o osadnictwie, tak zwanego Homestead Act z 1862 roku. To możemy zapisać 1862. Homestead Act. Home. State Act e, to jest e, inaczej ustawa o osadnictwie ustawa o osadnictwie e, no i zresztą e, zapiszmy sobie może jeszcze właśnie ten początek samej wojny 12 kwietnia 1861 to jest 12 1861 wybuch wojny to sobie pominęliśmy jakby w międzyczasie w tej całej mojej gadaninie. Wybuch wojny 12 kwietnia 1861. Okej, okay, ale jest ta ustawa o osadnictwie. O co chodzi? Gwarantuje ona każdemu obywatelowi e, USA 60 hektarów ziemi za darmo. Gdy wieś ta dociera do Europy, tysiące ludzi chce emigrować do USA, jednak gdy docierają na miejsce, okazuje się, że, że obywatele USA mają taki smutny obowiązek, czyli służby wojskowej. I w ten sposób Lincoln zyskuje kolejnych rekrutów, wzrasta liczebność Armii Północy. Lincoln też wydaje akt prezydencki, który znosi niewolnictwo we wszystkich zbuntowanych Stanach z początkiem roku 1863. Oczekiwał wtedy, że zbuntują się niewolnicy na południu, do buntu nie dochodzi, jednak prawie 200 tysięcy niewolników, murzynów, e, byłych niewolników wstępuje ochotniczo do armii Unii, ucieka też z południa. E, innym celem także było tego aktu było pokazanie opinii publicznej całego świata, że Unia to jest ta przecież partia lepsza, która dba o wolność człowieka i tak dalej, a południe jest złe. Presja wtedy opinii publicznej we Francji i Wielkiej Brytanii, które już no bardzo te rządy tam opierały się na opinii publicznej, miały udzielać przez to pomoc północy, a nie południu. Za to konfederacja miała być potępiona, wiadomo, jako ta, która popiera niewolnictwo. Jednak za zaważyły jak zawsze bitwy i tutaj decydująca bitwa była bitwą pod Gettysburgiem w lipcu 1863 roku, dokładnie w dniach 1 do 3 lipca 1863. I Jej obraz mamy tutaj na dole. Tutaj też jest Ulysses Grant, to jest naczelny dowództwa wojsk północy, czyli napiszemy sobie może tutaj południe, to jest Lee. A dowódca naczelny północy to jest Ulysses Grant. Północ. Sam Lee jeszcze wiem, że już dużo o nim powiedziałem, ale do, do teraz w zasadzie korzysta się z jego technik walki, czyli angażowania najpierw słabymi siłami głównych sił przeciwnika, a później główne siły są wykorzystywane do okrężania. To do teraz on jest w podręcznikach każdej Akademii Wojskowej w Stanach Zjednoczonych. Uważany, że wyprzedzał swoje czasy, jeśli chodzi, chodzi o geniusz wojskowy. No ale dochodzi do bitwy pod Gettysburgiem, tej najbardziej znanej z wojny secesyjnej, bardzo krwawej, w dniach 1 do 3 lipca 1863 roku. Też mamy z niej obraz. Bitwa pod Gettysburgiem. Decydująca w zasadzie. Gettysburgiem. Dlaczego decydujące? No w niej e, wcześniej w zasadzie niepokonane siły generała e, Lee ponoszą olbrzymie straty i muszą przejść do obrony. Na zachodzie USA armia Yankesów pod dowództwem e, właśnie Granta zdobywa twierdzę e, Vicksburg. E, to jest główny punkt obrony Konfederatów. Jej zajęcie e, umożliwia kontrolę rzeki Mississippi i dzieli front południa w zasadzie na dwie części. I teraz generał Lee po porażce pod Gettysburgiem przechodzi do działań defensywnych, liczy na wykrwawienie się armii północy, że i w końcu wyrżną, takich dużo e, zabiją. I e, główne siły przerzuca wtedy w, 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 ufortyfikowany rejon stolicy Konfederacji, e, czyli miasta Richmond. E, tam Unia e, no, zmienia strategię, bo nie może zdobyć tamtych terenów, bo, bo, bo rzeczywiście tam się wykrwawia. I ataki na przeprowadzone przez generała Ulyssesa Granta miały związać tylko siły południa, tymczasem od zachodu na tereny objęte secesją wkraczają siły Jankesów, Jankesi czyli północ pod dowództwem generała Williama Shermana, które niszczy wszystko na swojej drodze. To jest połacie około 100 km, wywołuje strach wśród miejscowej ludności, pali lasy, miasta, wsie. Tutaj m.in. płonie Atlanta, stolica Georgii. Zrywa on też tory kolejowe. I wtedy mówimy, że mamy do czynienia z wojną totalną. W zasadzie pierwszy raz nam się takie coś pojawia. Wojna totalna. Czyli wojna na z wyniszczenie. Wkraczamy na terytorium i nie chcemy już go zajmować, tylko chcemy go zniszczyć całkowicie i w ten sposób dotknąć także ludność cywilną i to należy asocjować zawsze z tym wyrażeniem wojna totalna. Cierpi także ludność cywilna, nie sami żołnierze tak jak ma to miejsce zazwyczaj w trakcie w, znaczy wcześniej w trakcie wojny no obecnie to już prawie zawsze ludność cywilna niestety cierpi. Wcześniej to były głównie żołnierze przychodzą, biją się na polu bitwy i koniec i ktoś później wkracza do miasta a tutaj zaczyna cierpieć ludność cywilna e, południe wtedy wyczerpuje powoli swoje siły, brakuje ludzi e, sprzętu Wojna się już dłuży. Rośnie także zniechęcenie żołnierzy, dezertuje około 100 tysięcy południowców. Sama stolica Richmond podaje się, poddaje się 1 kwietnia 1865 roku. Rosną straty, nie ma pomocy z zewnątrz i to zmusza południe do zakończenia wojny. Podpisana jest kapitulacja konfederacji 9 kwietnia 1865 roku w Appomattox. Podpisuje ją generał Lee czyli 9 kwietnia 1865. Zapiszmy to sobie. 9 kwietnia 1865. Pokój. Yy, nasze znaczy w zasadzie kapitulacja. Kapitulacja w Apomatoks. Tak się kończą wojujące Stany Południa. E, sama wojna była trochę e, rewolucyjna. E, między innymi wprowadzono już teraz, m, wcześniej mieliśmy te kapiszonowe karabiny gwintowane, które ładowano jeden pocisk lufą do przodu co na pewno kojarzycie z jakichś filmów a tutaj pierwszy raz pojawiły się bronie, które miały magazynki tutaj szczególnie północ się szybko w nie wyposażyła mówiono, nawet żołnierze południa mówili, że jankesi ładują broń w niedzielę i strzelają z niej przez cały tydzień, oczywiście to jest przesadą, ale były karabiny, między innymi Unia używała siedmiostrzałowego karabinu Spencera i 16-strzałowego karabinu Henry'ego. No i one właśnie były takie właśnie, cechowały się, że, że pierwszy raz mieliśmy takie magazynki już trwałe, czyli wkładamy ileś tam pocisków i możemy sobie strzelać, a nie przeładowywać po jednym strzale. Wprowadzone są także gat, Gatling jest wprowadzony, kartaczownica Gatlinga tak zwany. No to jest pierwszy w zasadzie, byśmy powiedzieli, karabin maszynowy, który strzela na korbkę, to jest bardzo śmieszne. No szybko on się przegrzewał, jeszcze nie był taki praktyczny, ale zbierał krwawe w Wtedy żniwo, ale on się pojawia grubo pod koniec samej wojny, więc on tam, jakby nie robi całkowitej zmiany, ale już jest, pojawia się na skalę masową. Całkowicie na polar bitwy jest powszechnie obecny i ludzie widzą, że jest takie jak karabin Gatlinga, który właśnie ma to typowe harczenie, takie tk, 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 I w ten sposób on wyznacza, właśnie. Dlatego mówi na niego kartaczownica, bo to się po prostu tak kręciło i to tak nawalało w ten sposób. Ale jeszcze coś. A propos Lincolna, przecież zauważyliście, że ginie tutaj, przepraszam Was za błąd, bo jest 1864, to jest błąd, Lincoln ginie w tym samym roku, co się kończy wojna, 1865, bardzo Was za to przepraszam, za tą moją nieuwagę. On umiera 15 kwietnia w wyniku zamachu, jaki jest przeprowadzony w Wielki Piątek przez zwolennika Konfederacji, aktora... Jonah e, Busa e, to jest to jest w trakcie przedstawienia teatralnego. Lincoln dostaje w głowę. Dowiaduje się co prawda już o podpisaniu tej kapitulacji 9 kwietnia, no ale długo nie może sobie świętować. Równocześnie mają zamachy na innych wysokich urzędników, m.in. generała Granta, ale one się nie udają. Samego busa zabito w czasie ucieczki, innych zamachowców powieszono. Zabójstwo też prezydenta wywołało falę nienawiści wobec całego południa. Lincoln planował jego odbudowę, był przeciwny represjonowaniu konfederatów, uważał, że północ i południe przyczyniły się w równym stopniu do wybuchu wojny i trzeba było to zrównać, a następcy już nie podzielali jego poglądów i prowadzili w zasadzie wojskową okupację południa i super, jakieś represje jego mieszkańców. Sam Lincoln, to jest ciekawe, był prezydentem Stanów Zjednoczonych, a był analfabetą. Czyli widzicie, nie musicie się uczyć, możecie być analfabetami, tak zostaniecie prezydentem Stanów Zjednoczonych, tylko z jeden mały problem. Musicie się urodzić w. Stanach Zjednoczonych, co już no, ciężko na to mieć wpływ. Tak jak to ktoś kiedyś mawiał z jednych mądrych uczonych, grunt to wybrać sobie dobrych rodziców, nie? No właśnie, to taki żarcik. Ale wróćmy do samej wojny secesyjnej. Jest ona no, okrutna, jeśli chodzi o skutki. A jeszcze jedna rzecz. Lincoln, tak powiedziałem, że umiera 15 kwietnia, a to się zgadza. Choć możecie się spotkać, że 14 kwietnia miał miejsce zamach. No tak, bo zamach miał miejsce 14 kwietnia, Wielki Piątek, a Lincoln jeszcze przez 10 godzin prawdopodobnie żył i zmarł dokładnie o 7.22 w wielką sobotę. No ale to już taki ciekawostka. No, wróćmy do tych skutków. Ginie około 600 tysięcy żołnierzy, tyle samo ludności cywilnej, czyli o wiele więcej niż choćby w samej wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Są zniszczone liczne miasta, Wsie, szczególnie południe jest zrujnowane. W styczniu 1865 roku Kongres uchwala 13 poprawkę do konstytucji, która znosi niewolnictwo w całych Stanach Zjednoczonych. Miliony murzynów co prawda otrzymują wolność, jednak nie mają oni środków do życia, nie potrafią w zasadzie samodzielnie się o siebie troszczyć. Wojska północy musiały ich utrzymywać, często zmuszać nawet do pracy, bo czasem ich entuzjazm z wolności był taki, że nic nie robili. Wskutek wojny co prawda murzynie otrzymują prawa wyborcze, ale w niektórych stanach nadal jest utrzymywana segregacja rasowa, czyli oddzielne np. szkoły dla murzynów, restauracje, z czasem to będą autobusy, oddzielne jednostki wojskowe itd. Czyli ten podział tak naprawdę bardzo mocno nadal się utrzymał w Stanach Zjednoczonych Skutkiem też było także powstanie Ku Klux Klanu, ale to myślę, że już temat osobny. Na początku Ku Klux Klan miał w ogóle pomagać wdowom i sierotom po zabitych żołnierzach Konfederacji, no a z czasem, no w ogóle te kaptury i tak dalej, te stronie miały symbolizować dusze poległych, no a z czasem to była organizacja rasistowska, która głosiła wyższość białego człowieka i zwalczała równouprawnienia Murzynów. No, ale myślę, że to temat na jakąś inną lekcję. No i to tyle jeśli chodzi o naszą wojnę secesyjną. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, no i do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com ukośnik A. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.contact.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.